Cześć, siemanko, ja jestem Kasia, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zapewne zauważyliście już z tytułu, dzisiaj przejdziemy sobie, można powiedzieć, do Photoshopa. Będziemy w nim robić miniaturki, tylko po prostu wam pokażę najpotrzebniejsze narzędzia, które wam się przydadzą do robienia miniaturek i do photoshopowania, można tak też powiedzieć. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to oczywiście bardzo by było mi milutko. Jakbyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem, też by było bardzo milutko, bo YouTube ostatnio mi trochę zasięgi ucina. Jeżeli nie jesteś tam na Discord, to oczywiście zapraszam. Ponad 320 osób, więc myślę, że całkiem dużo. Discord jest aktywny, co najważniejsze, możecie się promować na kanale Prama. Link daję wam w opisie. I tak stało się, wbiliście pod jednym z ostatnich odcinków 100 łapek. Ganio założył kanał, linka macie w opisie. Fajnie, jakbyście mu zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem. On ogólnie też będzie robił content Fortnite'owy. Więc jak lubicie Fortnite'a i gierki, to zapraszam tym bardziej. A jeżeli wbijemy po tym odcinkiem 73 łapki w 24 godziny, to prawdopodobnie założę drugi kanał do gier, bo widzę, że większość też chce, żebym nagrywał gry, więc po prostu pomyślałem, czemu nie zrobić drugiego kanału do gier. Jeżeli napiszesz w komentarzu, o której godzinie to oglądasz, to ci przytnę serduszko, a już bez przedłużenia zapraszam was do odcinka. Okej, więc jak już jesteście w Photoshopie, ja mam akurat Photoshopa 2020, tworzymy sobie nowy projekt o wymiarach 1280 na 720, to jest bardzo ważne, bo na takich wymiarach działa YouTube i po prostu większej miniaturki we mnie przyjmie. Chodzi bardziej o rozmiar, ale zajmuje rozmiar HD. Tutaj bierzemy oczywiście piksele i reszta, tak jak u mnie, klikamy sobie utwórz. Jak nam się otworzy projekt, to szukamy sobie jakiegoś tła. Ja tutaj mam już przygotowane sobie tutaj wkleje. Ja sobie tutaj jeszcze o pomniejsze. Ctrl T, skrót na klawiaturze, jak chcemy coś takiego zrobić. Dobra, klikam Enter. I teraz tak, żeby coś tutaj jakoś to wyglądało, to ja chcę, żeby to była ta tapeta, jakby była to tło w kolorze zielonym. Więc tak, musimy sobie odblokować tą warstwę. Klikamy Ctrl C i Ctrl V, żeby nam się nowa warstwa zrobiła. Klikamy sobie na tą warstwę, idziemy tutaj tam, gdzie mamy coś jak tą wiaderkę z farbą. Jak nie macie, macie pewnie gradient, to mamy tutaj wiadro z farbą. Tutaj sobie wybieramy kolor, jaki ma być. Ja sobie daję o taki. Najeżdżam sobie na tą warstwę i jak mamy normalne, to możemy sobie pobawić tutaj. Ja sobie wybiorę jakieś takie ciemniej lub kolor. Ale wolę kolor, bo jest trochę jaśniejszy. Jak mamy już coś takiego, to teraz tak, zaznaczamy sobie te zielone coś. Jeszcze włączmy sobie oczko, wchodzimy w dopasowania, wchodzimy tutaj. Można sobie to troszkę rozjaśnić i kontrast można poprawić. Jak tutaj zrobiliśmy, zaznaczam na tą warstwę, wchodzimy w filtr, camera roll, odpala nam się tutaj coś takiego. Ja tutaj też nie będę się starać na miniaturkę, tylko po prostu będę wam pokazywać większość opcji, których jest dostępna w Photoshopie i żebyście sobie po prostu sami zrobili taką miniaturkę, bo raczej nie będziecie takiej, co teraz ja sobie robię, robić, bo pewnie wam jest niepotrzebna. Po prostu żebyście sobie zrobili swoją miniaturkę i żebyście po prostu znali narzędzia w Photoshopie. Ok, więc jak mamy filtr camera raw, to możecie tutaj się wszystkim tak naprawdę pobawić. Tam ok, jak nam tutaj, jak to zrobimy. Zdjęcie nam się zmieniło dosyć bardzo. I teraz tak, dajemy sobie tą warstwę. Teraz mamy coś takiego. I teraz najeżdżamy sobie na tę warstwę, na te tło, nie na te zielone, tylko na te główne, jakby można to powiedzieć. Klikamy sobie filtr, rozmycie, rozmycie gueusowskie i tutaj tyle, na ile chcemy mieć to rozmyte. Ja sobie dam tak o 5 i mamy coś takiego. Ok, żeby coś tu więcej zrobić, to można dodać tekst, ale przed tekstem ja sobie tutaj otworzę najważniejsze paczki do Photoshopa, Afterpack, o tą paczuszkę i jeszcze Soundpack. Tam otwórz i szybko widzimy się, jak te paczki nam się otworzą. Ok, jak te wszystkie paczuszki nam się już wczytały. Dobra, więc jak już mamy tutaj nasze tło już, można powiedzieć, zrobione, rozmandlane, to teraz sobie na przykład pójdę po jakieś emotki. Emotki akurat mam w tej paczce. Można sobie tutaj poszukać jakieś emoji.
face, czyli ten. Takich po prostu buźki. Ja tutaj sobie jakąś szybko znajdę. Ta jest spoko, przerzucam sobie ją tutaj. Albo po prostu robię Ctrl-C, Ctrl-V. Zaznaczam, żeby była widoczna. Daję ją nad wszystkie warstwy, żeby oczywiście też była widoczna. Zmniejszam sobie i można dać ją tutaj. Ctrl-V, jeszcze jedną dam emoteczkę, żeby tutaj jakoś były obok siebie. Tą trochę zmniejszę, tą trochę nałożę na tą. I można powiedzieć, że jest git. Tylko sobie tak zrobić, żeby ta nachodziła na to. I możecie sobie jakoś tutaj to zrobić. Okej, więc jak mamy już takie dwie buźki, to teraz by się przydało dodać oczywiście tekst. Więc ja sobie tutaj dam na przykład, jak zrobić miniaturkę. Pozwólcie, że sobie tutaj to powiększę. Albo tak, jak zrobić. Okej, znalazłem sobie jakąś czcioneczkę. Okej, wygląda ono. O tak wygląda ona. Okej, mamy taki napis. Dajemy sobie jakoś go tutaj umieszczamy. Można dać w sumie o tak. Tylko to musi być wyżej. Oczywiście. Damy jak zrobić. I na przykład Ctrl-C, Ctrl-V. I dajemy tutaj miniaturkę. Jak zrobić miniaturkę? Znak zapytania oczywiście. Można dać to większe. Jako... Można dać większy tekst. I teraz to tak sobie wygląda, więc dajemy opcję mieszania. Jeden tekst. Oczywiście cień daje, blask daje, wzrok nie. Gradient jakiś daje. Muszę sobie jakiś tutaj wybrać oczywiście. Bierzemy teraz sobie tutaj te strzałki, żeby nam nie było syfu. I teraz sobie klikamy tutaj opcję mieszania na emotkę, dajemy blask tutaj, ok, jeszcze jedna, blask i blask. Miniaturka tak wygląda, jest naprawdę spoko, mi się podoba. Ja sobie tutaj trochę poza odcinkiem to jakby upiększę, bo to nie jest też jakby najpiększe, nie skupiałem się, żeby zrobić wam jakieś idealne miniaturki, tylko po prostu opcje pokazać. Ja się z wami żegnam i widzimy się już na zakończeniu. Jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu. Nie zapomnij oczywiście zostawić łapki i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby was kolejne filmy nie ominęły. Pamiętajcie, jeżeli dobijemy te 73 łapki w 24 godziny, to będę bardziej rozmyślał na założenie drugiego kanału do gier. Nazwy już możecie pisać w komentarzach, ja sobie pooglądam. A my się już widzimy o godzinie 14 w piątek. Siema!